Na początek mam dla Was dwie wiadomości, dwie nowości. Pierwsza to taka, że mam konto na Instagramie, więc jeżeli ktoś z Was również lubi tą platformę, to zapraszam Was do obserwowania mojego konta. To jest pierwsze, a druga informacja to taka, że zmieniłam stronę internetową. Dużej różnicy nie ma. Jedyna jest taka, że na końcu zamiast .com jest teraz .pl, czyli magdalenatomalak.pl. No dobrze, to z takich informacji. W opisie poniżej znajdziecie linki do jednego i do drugiego, więc zapraszam. A dzisiaj zobaczymy, jaką ważną wiadomość ma dla Ciebie Wszechświat. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z zającem, druga z muszelką i trzecia z rodonitem. Możesz zatrzymać to nagranie, wczuć się w to pytanie, pomyśleć może o jakiejś sferze Twojego życia, odnośnie której potrzebujesz jakiejś wskazówki, jakiejś informacji, jakiejś porady i wybrać później ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej Ci się podobają albo najbardziej przyciągają Twoją uwagę. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała zająca i kartę Wszystko, co się świeci. I od razu kojarzy mi się z naszym polskim powiedzeniem nie wszystko złoto, co się świeci. Więc mam takie poczucie, jakby razem z tą kartą, tak jak mielibyście takie poczucie, że może coś w Waszym życiu, jakaś sytuacja w Waszym życiu, może jakaś oferta w Waszym życiu, czy obecna energia jest zbyt dobra, żeby była prawdziwa. Może ze względu na przeszłe doświadczenia, na jakieś rozczarowania, jesteście tacy sceptyczni i zdystansowani i wolicie zachować taki, wiecie, zdrowy rozsądek odnośnie tej sytuacji, tak? Zamiast się cieszyć, zamiast skorzystać i później się ewentualnie rozczarować. Ale właśnie to, co czuję tutaj z tej karty, to tak jakby karty chciały Wam powiedzieć, tak? Energia, żeby tak jakby Wszechświat chciał Wam powiedzieć, że ta sytuacja jest taka dobra, jak się wydaje. I jeszcze też tak się zatrzymałam na chwilkę, bo skojarzyło mi się, że często mówi się, że ktoś wyskoczył jak Filip z Konopi, tak mi się jeszcze teraz skojarzyło, ale taki jak zając kapelusza, tak? Że się wyciąga coś, czyli takie mam trochę poczucie, jakby to była taka właśnie niespodziewana może sytuacja, jakaś niespodziewana okazja, która już się pojawiła albo może za chwilę się pojawi w Waszym życiu i to może być coś, co jakby nie będzie czekać długo, więc może nie będziecie mieli jakoś dużo czasu, żeby się zastanawiać, żeby nabrać takiego zaufania co do tego, czy z tego skorzystać, czy nie. Pamiętajcie, że zawsze możecie skorzystać i później jakby nie trzeba od razu wskakiwać, zazwyczaj nie trzeba od razu wskakiwać na głęboką wodę. Można się na coś zdecydować i po prostu zobaczyć, jak to później idzie, bo często mamy takie poczucie, że już jak się na coś zdecyduje, to już koniec, na całe życie, już nie mogę nigdy zmienić zdania. Często możemy, a często właśnie przez takie podejście nie podejmujemy się czegoś, nie ryzykujemy, nie mamy właśnie takiej odwagi, żeby chociaż coś sprawdzić, żeby zobaczyć, jak coś będzie działać, żeby poobserwować, jak ta sytuacja się będzie rozwijać i zanim w ogóle damy sobie szansę na coś pozytywnego, na jakąś fajną zmianę w naszym życiu, na to, żeby przyjąć coś bardzo pozytywnego od świata, od wszechświata, od innych osób, no to od razu z obawy przed tym, że coś może się później nie udać, blokujemy to na samym początku. Więc tutaj mam takie poczucie, póki co, zobaczymy, co nam się dalej pokaże, że jeżeli rzeczywiście pojawi się jakaś sytuacja albo jesteście może teraz przed jakąś decyzją, przed jakąś ofertą, odnośnie której musicie się zdecydować na nią, podjąć jakąś decyzję, to warto, żebyście z tego skorzystali, bo prawdopodobnie jest to właśnie coś wartego tego zainteresowania, wartego Waszego czasu i Waszego zaangażowania. Dobrze, ale zobaczmy, co macie w ogólnej energii, jakie macie teraz samopoczucie, co się u Was dzieje obecnie. Karta Diabeł. Aha, się tutaj obudziła. Karta Słońce. Transformacja.
i karta pustelnik. Ok. Więc tak, no właśnie, tutaj po tych kartach widzimy to, o czym mówiłam wcześniej, tak? Mamy kartę diabeł, która pokazuje jakieś ograniczenia, takie poczucie, wasze poczucie, że jesteście przez coś hamowani, albo tak jakbyście sami się właśnie hamowali przed tym, żeby skorzystać tutaj z jakiejś fajnej okazji, żeby zmienić coś w swoim życiu, żeby skorzystać z jakiegoś rozwiązania, z jakiegoś wyjścia, tak? Takiej tutaj tą furtkę, te drzwiczki w murze widzę jako taka szansa właśnie dla was, żeby wyjść z pewnego ograniczenia, wyjść z pewnej sytuacji, ale tak jakbyście sami się stopowali w jakiś sposób, właśnie ze względu na to, że w przeszłości coś wam nie wyszło, może w podobnej sytuacji, albo że się rozczarowaliście, że jakoś się zawiedliście, że coś się może nie powiodło i tak jakbyście mieli w sobie takie przekonanie, że albo że ja jestem porażką, albo cokolwiek nie robię, czegokolwiek się nie podejmuję, to i tak mi nie wychodzi i koniec końców ponoszę porażkę. No właśnie. Patrząc po tych kartach, mam takie poczucie, że naprawdę to jest fajna okazja i tak jakbyście sami po prostu sobie kłody pod nogi w tym momencie rzucali zupełnie niepotrzebnie. No ale zobaczmy, co mamy dalej. Dziesiątka mieczy, ok, kolejna karta. Dziesiątka mieczy pokazuje to, że przeszliście przez coś trudnego, więc to też nie jest tak, że ja bagatelizuję wasze przeszłe doświadczenia. Absolutnie nie, bo wiem, że to wcale nie jest łatwo, jakby wznieść się ponad nasze obawy, wznieść się ponad jakieś nasze lęki, ponad nasze wątpliwości, zwłaszcza jeżeli rzeczywiście w przeszłości doświadczyliśmy czegoś trudnego i kilka razy próbowaliśmy i zawsze dostawaliśmy, wiecie, jakby życie nas ściągało z powrotem na ziemię i zawsze nam się ta noga potykała i zawsze kończyło się upadkiem. Więc ja wiem, że wcale nie jest łatwo znaleźć w sobie jeszcze tę nadzieję, uwierzyć w siebie, uwierzyć w to, że to jest jeszcze możliwe, że jeszcze coś nam się uda, że jeszcze coś pozytywnego nas czeka, czy ogólnie w życiu, czy może tutaj akurat w tej dziedzinie, o której sobie tutaj myślicie. Ale dziesiątka mieczy jest też kartą, która symbolizuje takie zakończenie trudnego cyklu, zakończenie tej serii niefortunnych wydarzeń, że tak powiem. I tutaj na tej karcie jest wyjątkowo jakby taka pozytywna ta atmosfera, te kolory. Mamy tą osobę, która no widać, że na jakieś takie wzgórze się tutaj wspięła, ma jakąś drogę, trudną drogę za sobą, ale patrzy już teraz na wschodzące słońce, patrzy przed siebie, mamy takie lekkie, ładne kolorki, czyli tak jakby ta karta pokazuje, że przeszliście już przez to, co było trudne, że przeszliście już jakby przez tą trudną drogę, no tak mi się... Może to nie jest dobry przykład. Droga krzyżowa to w sumie nie jest dobry przykład. To nie będę za tym tropem szła. Ale przeszliście po prostu drogę, w której być może kilka razy coś wam się nie udało, ale pamiętajcie, że ostateczna decyzja należy do was. Czy pozwolicie, żeby te wszystkie trudności was zatrzymały i jednocześnie te wszystkie wasze trudne doświadczenia poszły na marne? Czy podejmiecie decyzję, że wyciągniecie lekcje, wyciągniecie wnioski na przyszłość z tych waszych trudnych doświadczeń i pozwolicie, żeby te wszystkie może błędy, które popełniliście, może właśnie jakieś porażki, może jakieś niepowodzenia, żeby to było takim jakby nawozem dla was, żeby to było takim napędem dla was, a jednocześnie właśnie wyciągając lekcje z tych doświadczeń, żebyście mogli jakby mieć większe doświadczenie, mieć większą wiedzę i wykorzystać to w przyszłości jako coś, czego nie robić, albo jak robić pewne rzeczy lepiej. Jako taka wasza mądrość po prostu życiowa, a nie jako coś, co was ograniczy, co was powstrzyma, co wam odbierze szansę na spełnienie waszych marzeń, czy coś, co wam odbierze szansę na życie po prostu własnym życiem.
Czwórka monet, siódemka mieczy. I mam tutaj poczucie, że jednym takim powodem, dla którego może jest wam trudno wydostać się może z tych negatywnych przekonań, z tych wątpliwości, z tych obaw, jest to, że chcielibyście utrzymać jakby w ukryciu, w tajemnicy te wszystkie wasze porażki. Może wstydzicie się powiedzieć o nich, mówić w ogóle o nich, jakbyście wstydzili się nawet myśleć o tym, co poszło nie tak. Jakbyście zamknęli to, wiecie, obwinęli po prostu wszystkim, co możliwe, jakimiś 10-50 warstwami i wcisnęli w jakiś najciemniejszy zakamarek waszej podświadomości, żeby w ogóle nigdy więcej do tego nie wracać, nigdy więcej o tym nie myśleć. I okej, z jednej strony można tak zrobić, i jestem w stanie to zrozumieć, ale z drugiej strony pamiętajcie, że tam są naprawdę skarby. Zobaczcie, ile tutaj jest skarbów. To jest jak taka skrzynia skarbów w tym momencie. Jest pełna wiedzy, bardzo cennej wiedzy, bardzo cennych doświadczeń, informacji, co robić, a czego nie robić. Co jest właśnie to, czego nie robić, jest nawet o wiele bardziej ważne i istotne niż to, co robić, tak? Bo dzięki temu, że popełniliście jakieś błędy, możecie to właśnie wykorzystać na przyszłość, żeby tych samych błędów nie popełniać. I to jest jedna rzecz. A druga też taki przykład, że zobaczcie osoby, które miały trudną przeszłość, miały jakieś trudne doświadczenia, często są właśnie jakimiś mentorami, nauczycielami, często osoby, które dzielą się tym swoim doświadczeniem. Nie mówię, że wy macie to robić, ale to jako przykład, tak? Że osoby, które dzielą się swoim trudnym doświadczeniem, są takim wzorem dla innych osób, mentorem, tak? Są kimś, no takim życiowym nauczycielem, są kimś, kogo inni chętnie słuchają, jakby uczą się dzięki doświadczeniu tych osób, które przeszły przez coś trudnego. Więc tutaj mam takie poczucie, że wy chcielibyście to gdzieś utknąć, schować i nigdy więcej na to nie patrzeć. A tak naprawdę jest to coś, czym warto byłoby się podzielić z innymi, a jeżeli nie macie na to ochoty, to chociażby jakby ze samym sobą, żeby jednak przemyśleć sobie to i wyciągnąć, jakby odkryć te skarby dla siebie, bo w tym jest też taka moc wasza. To trochę na takiej zasadzie, że nie lubię może tego powiedzenia, no ale na zasadzie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jakby w tym przypadku możemy to uznać jakby za poprawne. Nie zawsze, nie uważam, że zawsze co cię nie zabije, to cię wzmocni, bo jest dużo rzeczy, które naprawdę może mogą cię nie wzmocnią, a potargają. No ale w tym przypadku, jeżeli rzeczywiście pochylimy się nad czymś, jeżeli rzeczywiście odważymy się spojrzeć na to jeszcze raz, z innej perspektywy, przeanalizować sobie i naprawdę wyciągnąć wnioski, wyciągnąć tą mądrość, którą dzięki temu zdobyliśmy, no to naprawdę jesteśmy mocniejsi i naprawdę możemy więcej. I czuję, że tego wam teraz potrzeba, żeby móc iść do przodu ze swoim życiem, żeby mieć siłę, żeby stanąć do tego życia, żeby móc czerpać siłę z tych trudnych momentów do tego, żeby stawić czoła jakimś nowym wyzwaniom, żeby wyjść do kreowania swojego życia takiego, jakim chcesz je mieć. Karta gwiazda, no właśnie, mówiąc o marzeniach, paść kielichu, trójka monet. I tutaj mi też przeszło właśnie przez myśl, że może nie musicie się dzielić tymi przeżyciami z jakąś wielką grupą ludzi publicznie, ale może warto podzielić się z jakąś jedną osobą, z jakimiś dwiema bliskimi osobami albo zaufanymi, może z jakimś terapeutą, czy z kimś, kto
może przeszedł przez podobne rzeczy, albo właśnie kompletnie nie przeszedł, ale jest w stanie jakby spojrzeć takim obiektywnym okiem na was, bez oceniania, bez krytykowania, bez wymądrzania się, ale po to, żebyście wy też mogli, jakby żeby ktoś mógł popatrzeć na waszą historię właśnie w taki obiektywny sposób, żebyście wy mogli też zobaczyć siebie i tą swoją historię, swoje trudności w inny sposób niż widzicie to teraz. Bo patrzycie na te wszystkie sytuacje w taki bardzo właśnie subiektywny sposób, przez pryzmat tego, jak wy się czuliście wtedy, w tych momentach, a to zawsze jest trudne. Ale ktoś, kto jakby nie przeżył tego samego, co wy, dosłownie tych sytuacji, nie był w tych sytuacjach, w których wy byliście, w sensie w sytuacjach podobnych mógł być, tak? Ale jakby nie doświadczał tego waszymi oczami, może popatrzeć na to właśnie w zupełnie inny sposób, tak? Bardziej obiektywnie i może pomóc wam wyciągnąć wnioski, zobaczyć no, tą sytuację jakby z zupełnie innej strony, co pomoże wam też popatrzeć na siebie i na tę sytuację z innej strony. Okej, dalej karta umiarkowanie. Dwójka mieczy, no właśnie a propos niepatrzenia na to, co trudne, na to, czego doświadczyliście. To też jest uzdrawiające. Oczywiście to też nie chodzi o to, żeby, wiecie, na siłę gdzieś tam wracać do trudnych momentów. Ale to trochę jest tak z jakimiś takimi traumatycznymi doświadczeniami, czy z trudnymi nawet doświadczeniami, nie chodzi o jakieś, wiecie, szeroko zrozumiałe traumatyczne doświadczenia. Wrócenie do takich trudnych momentów po jakimś czasie na spokojnie jest naprawdę uzdrawiające, bo to jest tak, jakbyśmy mieli jakąś, wiecie, taką starą, brudną, zaropiałą ranę, którą zawinęliśmy, przykryliśmy i wiecie, żeby ona się mogła uleczyć, żeby ona się mogła uzdrowić, to trzeba odsłonić, oczyścić, zostawić trochę na, jakby na świeżym powietrzu, żeby to się mogło ładnie zagoić na nowo, tak? A nie dalej to trzymać w takim ukryciu, bo tam, to wiecie, gnije jeszcze bardziej, tak? I robi się jeszcze gorsze. Więc takie wrócenie do tych momentów właśnie na spokojnie, wrócenie z takim nowym spojrzeniem, z nową taką dojrzałością, z nową mądrością, którą zdobyliście dalej po drodze w swoim życiu. Może właśnie z jakąś osobą, która może pomóc wam jakby przetrawić trochę te momenty. To jest naprawdę bardzo, bardzo uzdrawiające. I piątka buław. I ciągle tutaj patrząc na tę kartę, mam takie poczucie, że to by było właśnie to, co pomogłoby wam zbliżyć się do waszych marzeń, zrealizować jakieś swoje marzenia. Na takiej zasadzie, że te trudne doświadczenia są trochę jak taka kula u nogi, są trochę jak taki zbędny balast, który was ogranicza, powstały w was jakieś negatywne przekonania na swój temat, na temat życia czy jakichś różnych konkretnych sytuacji, według których jakby teraz żyjecie. I praca z tymi tematami pomogłaby wam właśnie odblokować przepływ energii tutaj w tej sferze waszego życia, czy w tych sferach waszego życia, tak? Które prowadzą was do stworzenia takiego życia, jakie byście chcieli. To jest tak, jakbyście właśnie zrzucili ten zbędny balast. To jest tak, jakbyście przetransformowali te negatywne przekonania, które zamiast was hamować i ograniczać, mogłyby was wspierać w tym, żeby właśnie te swoje marzenia spełnić, żeby sięgnąć po to, co jest fajne, co jest pozytywne, co jest wartościowe, co jest spełnieniem waszych marzeń, co jest takie, jak zawsze chcieliście, żeby było. Ok, zobaczmy z kart emocji, co tutaj jeszcze mamy. Karta spokój,
żal, poczucie bliskości, podniecenie, niechęć i karta lekceważenie. I często jest też tak, że zwłaszcza jeżeli są takie sytuacje, które dotyczą bezpośrednio jakichś innych osób, tak, tam gdzie ktoś nas zranił, często jest tak, że mamy do kogoś właśnie żal, że mamy taką właśnie niechęć jakąś wobec kogoś, wobec jakiejś osoby czy sytuacji związanej z tą osobą i czekamy, aż to ta druga strona coś zrobi, czekamy, aż ta druga strona nas przeprosi, albo czekamy, aż ktoś nowy może się znajdzie, tak, że dobra, nie mam partnera, tamten mnie źle potraktował, więc jakby ja nic nie muszę robić i jakby czekam, aż jakiś nowy się znajdzie po prostu, tak, że wtedy będę szczęśliwa, jak poznam kogoś nowego. A często jest tak, że właśnie ten żal, który żywimy do poprzedniej osoby, ta postawa, którą jesteśmy jakby nasiąknięci, takiej niechęci, takiego zdystansowania, taka sceptyczna właśnie postawa, to jest taka blokada, która jednocześnie nie pozwala, żeby ktoś nowy się w naszym życiu pojawił. Nawet jak te osoby się pojawiają, koło nas przechodzą, no to po prostu czują, że my nie jesteśmy zainteresowani. Nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy, tutaj chodzi o tą energię, którą jakby emanujemy. Więc do czego tutaj chciałam zmierzać z tą kartą żal? Warto jest zrobić takie porządki też właśnie w tym kontekście. No, mówiłam tutaj o tych ranach, o takim oczyszczaniu ran, czy zrobienie takich porządków, żeby może, wiecie, niektórych rzeczy nawet nie można zmienić. Znaczy, wielu rzeczy nie można zmienić już po czasie. Więc to jest kwestia takiego po prostu pogodzenia się z tym, zaakceptowania tego, że to coś było częścią mojego życia. Tak? Tu nie chodzi o jakieś wielkie wybaczanie komuś, tu nie chodzi o jakieś zmienianie tego, jak ja się teraz z tym czuję, bo jeżeli rzeczywiście źle się czułaś, no to po prostu tak się czułaś i czy czułeś. I nie chodzi o to, żeby teraz to zmieniać, to co się wydarzyło w przeszłości, tylko chodzi o to, żeby pozwolić sobie po prostu zaakceptować to, że ta sytuacja, ta trudna sytuacja była po prostu częścią mojego życia, była częścią mojej historii, że tak przez coś takiego przeszłam i tak źle się czułam, bo my bardzo często mamy w sobie taki wewnętrzny opór przed zaakceptowaniem właśnie tego, tak? Mamy taką postawę, że nie, że ja nie wierzę, że to mi się przydarzyło, że to nie mogło mi się przydarzyć. I wtedy jesteśmy jakby w takim konflikcie wewnętrznym, bo z jednej strony jest coś, czego doświadczyliśmy, a z drugiej strony w ogóle nawet jakby tego do siebie nie dopuszczamy. Więc czasami właśnie taka akceptacja, że tak, po prostu tak się wydarzyło, tak, ta osoba potraktowała mnie w taki sposób, tak, może ja zrobiłem czy zrobiłam coś złego i po prostu zaakceptowanie tego, takie jakie to było, pozwala nam zostawić te rzeczy w przeszłości, pozwala nam dojść do takiego wewnętrznego spokoju właśnie z tymi doświadczeniami. I to jest właśnie takie odpuszczanie, czy nawet wybaczenie, gdzie to słowo wybaczenie mam teraz na myśli w trochę innej definicji niż jak to normalnie rozumiemy. Okej, zobaczmy jakąś kartę porady dla Was. Zobaczmy z tej talii. Karta piękno. Karta marzenie. Okej, i karta alchemia. Wow, super, takie bardzo pozytywne karty. Widzicie, więc mam takie poczucie, że już nawet tutaj nie ma za dużo co robić z tą przeszłością. Że to już jest bardziej na zasadzie po prostu to zostaw. Już nie pozwalaj, żeby to, co dotknęło Cię w przeszłości, powstrzymywało Cię przed przyszłością. Pozwól sobie to zaakceptować i zostawić za sobą, a nie jeszcze reagować właśnie z taką obawą, że co jeżeli znowu to się wydarzy, co jeżeli znowu ta kolejna osoba mnie tak potraktuje, co jeżeli znowu coś mi nie wyjdzie. Raczej skoncentruj się na tym, żeby tworzyć takie pozytywne obrazy w swojej wyobraźni, a nie lękowe, nie negatywne. Nie tworzyć czarnych, takich negatywnych scenariuszy,
odnośnie tego, co może pójść źle i jak, co ja wtedy zrobię, tylko bardziej na takiej zasadzie stworzenia sobie konkretnych intencji tego, na czym mi zależy. Możecie nawet sobie wypisać parę rzeczy, na czym mi zależy, co jest dla mnie teraz ważne, do czego ja chcę dojść, co ja chcę stworzyć w swoim życiu. I stwarzaj raczej pozytywne obrazy, tak jakbyś chciała, zamiast 50 negatywnych obrazów przed pójściem spać, stwórz sobie 50 pozytywnych. Wymyśl wszystkie pozytywne możliwości, w jaki sposób coś może się w twoim życiu pojawić. Albo możesz jedną sobie wyobrazić, wystarczy. I jakby trzymać się jej, tak? I wczuć się, jakby to było, gdyby rzeczywiście coś takiego się w twoim życiu wydarzyło. I mocno dbać właśnie o swoje dobre samopoczucie, mocno dbać o siebie, tak? I pod takim kątem fizycznym, z jednej strony, ale też takim emocjonalnym, takiego po prostu dobrego samopoczucia, takim mentalnym też, tak? Bo to, co oglądamy, czego słuchamy, o czym myślimy, to też jest częścią nas. I też ważne jest, żeby świadomie jakby o te elementy zadbać. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała muszelkę i kartę pora w drogę. Okej, więc mam takie poczucie, że tutaj czas na jakieś zmiany. Tak jakbyście się zbierali do czegoś, myśleli długo o czymś, mieli jakieś marzenie, jakiś plan. Ale może brakowało Wam odwagi, albo czekaliście, wiecie, na ten właściwy moment, na taki impuls. No i tak ja mam poczucie, że o tym ta karta mówi, że najwyższy czas na to, żeby podjąć jakieś działania. Co jeszcze skojarzyło mi się też z jakimś wyjazdem, z jakimiś wakacjami, że może się wybieracie po prostu pora w drogę, tak? Że może się wybieracie w jakąś drogę, w jakąś podróż, co nam się tutaj pojawiło, karta Papież, okej. Zobaczmy w takim razie ogólną energię, jakie macie samopoczucie. Co u Was słychać w tym momencie? Karta Diabeł, Wieża i karta Rydwan, a propos właśnie wyjazdu jakiegoś, czy pora w drogę. Okej. Więc co tutaj widzę z tym papieżem? A propos właśnie, tak jak mówiłam, tak, że mieliście może jakiś plan, może zobowiązaliście się do czegoś, może marzyliście właśnie o czymś bardzo mocno i tak jakby jesteście przywiązani właśnie do jakiejś idei, do jakiegoś planu, do jakiegoś swojego marzenia i może coś Was blokowało. I tak to tutaj widzę. W pierwszej grupie też była podobna energia, więc może też będzie z Wami rezonować, albo już oglądaliście. Ale tutaj mam właśnie takie poczucie, że to, co Was ograniczało, mikrofon zasłaniasz, wiesz? No, że to, co Was ograniczało, to, co Was hamowało, teraz się posypie, tak? Tak jak grom z jasnego nieba, jak jakiś piorun strzeli, poczujecie po prostu ten impuls, że to, co było może jakimś negatywnym przekonaniem, jakieś wątpliwości, jakieś obawy, które mieliście co do tej swojej drogi, co do tego, żeby ruszyć dalej z jakimś tematem, albo zacząć jakiś temat. Dla części z Was to może właśnie jakaś przeprowadzka, dla części z Was to może jakaś zmiana pracy, może założenie jakiegoś swojego biznesu. Może długo, też karta papież często kojarzy mi się właśnie z relacjami, więc może długo byliście sami i marzyliście tylko o tym, myśleliście, że chcielibyście być z kimś, ale może wewnętrznie, emocjonalnie wcale nie byliście na to gotowi. A teraz przyjdzie ta wieża i wydarzy się coś, co jakby przełamie to Wasze te emocjonalne obawy. Coś, co pokaże Wam, że kurczę, no nie mam się czego bać, że czego ja się tak długo bałam, na co ja w ogóle tak długo czekałam, czy czekałem, że najwyższy czas po prostu ruszyć z tym tematem do przodu. Taką dużą wolność tutaj, nawet jak ta kobieta tutaj biegnie po tej drodze, tej pięknej sukni z takimi skrzydełkami, jak wiecie, dzwoneczek z Piotrusia Pana, z bajek.
w takiej lekkości, w takiej wolności biegnie przed siebie tutaj do jakiegoś swojego celu, do jakiejś, mamy drzwi na końcu tej drogi, więc do jakiegoś takiego nowego rozdziału w swoim życiu, bardzo ważnego, do czegoś, co będzie można świętować, czego będzie można się cieszyć. Okej, zobaczmy w takim razie dalej. Rycerz kielichów, książę na białym koniu z kwiatami. No właśnie, a propos związków, jeżeli dla kogoś ten temat związków to była właśnie, to jest ta sytuacja, że długo czuliście, jakby chcieliście, bo dużo, bardzo dużo jest takich osób, tak, że są długo same i chcą z kimś być i niby chodzą, szukają, spotykają się z różnymi osobami, ale ciągle nie wychodzi. I dlaczego nie wychodzi? No dlatego, że wewnętrznie po prostu nie są gotowi z jakiegoś powodu. Czasami po poprzednim związku jeszcze się nie poskładali, nie uzdrowili tych zranień, które rozstanie spowodowało. Często może jakiś toksyczny związek, czasami to są jakieś z dzieciństwa jakieś trudne wspomnienia, co się wydarzyło między nimi a rodzicami, albo między rodzicami, i to są rzeczy, które nas później blokują, tak? Więc, no, ale tak czy inaczej mam wrażenie, że tutaj to już się odblokuje. Ten temat, cokolwiek to było. Karta Słońce, znowu taka wolność, bardzo podobna też taka energia jak z tej karty. Wolność, właśnie znowu takie do życia, tak? Słońce symbolizuje życie. Już nie tutaj jakiś diabeł z podziemi, nie jakaś czarna wieża, tylko piękne słońce. Królowa Buław, też bardzo taka energetyczna karta. Pełna pasji, pełna takiej radości, pełna też takiego ciepła. Tutaj mamy tą osobę, która patrzy sobie na taką iskierkę na dłoni. Czyli tak jakbyście właśnie odkryli w sobie znowu, tak na nowo, taką chęć do życia. Jakbyście też poczuli ten impuls do takiej zmiany. Tak jakby was coś, wiecie, odpaliło. Że wow, na co ja tak długo czekałam, tak? Że przecież to teraz jest ten czas. To taki zastrzyk energii. Karta Papież po raz drugi, też bardzo, bardzo fajna, bardzo pozytywna karta. Paś monet, paś kielichów, więc może tutaj też chodzi właśnie o sytuację, odnośnie której jakby rzeczywiście zaczynacie na nowo, czyli czuję, że mieliście długą przerwę. Czy no często właśnie tak, że ktoś po jakimś związku, po jakimś poważnym związku długo był sam, albo no może spotykał się z jakimiś osobami, ale czasami tych spotkań to nawet nie można nazwać w ogóle jakimkolwiek związkiem, czy jakieś takie, wiecie, kilkumiesięczne pseudozwiązki. Więc tak jakbyście wchodzili właśnie w taką nową sferę. Misiunia, tutaj łapki nie. Zaraz mi powyłącza. Dobrze, tak jakbyście wchodzili właśnie w taką nową sferę, nowy etap w swoim życiu, jakby którego musicie się nauczyć po raz pierwszy albo nauczyć od nowa, czyli w związku, tak? Jak to jest być w związku z kimś, jak to, czy może w jakimś małżeństwie nawet. Czy może część z was, też mówiłam o pracy, dla części z was to oczywiście może być praca. Więc na nowo jakbyście będziecie uczyli się nowych umiejętności, nowych zdolności, tak? W nowych energiach, w nowych miejscach, nowe doświadczenia. Ale zdecydowanie mam takie poczucie, że jakbym jeszcze za mało to wyraziła, to mam takie poczucie, że bardzo, bardzo wam się będzie podobać i że bardzo będziecie się czuli jak na swoim miejscu, w tym nowym miejscu, tak? Czy w nowym związku, czy w nowej pracy, czy może część z was będzie się przeprowadzała gdzieś. Tak jakby to było takie spełnienie waszych marzeń, coś co pomoże wam otworzyć, po prostu rozłożyć skrzydła. As mieczy dalej. Karta Cesarz. I Królowa Kielichów. Okej. I trochę mam takie poczucie, że to będzie też taki okres jednocześnie
Więc tak jak tutaj wspomniałam, że często to, co nas blokuje, to są jakieś obawy, jakieś, nie wiem, traumy, jakieś trudne doświadczenia, co tak naprawdę sprowadza się do trudnych emocji, które dalej jeszcze gdzieś tam w sobie mamy. Tak? I my często w tych trudnych emocjach się taplamy, topimy, kręcimy, nie potrafimy sobie z nimi poradzić. I teraz mam takie poczucie, że nie tylko przyjdzie taki powiew świeżości, nie tylko dostaniecie taki zastrzyk motywacji, zaczniecie czuć się lepiej, ale też trochę odłożycie te emocje na bok i zaczniecie trochę bardziej racjonalnie, nawet nie w takim kontekście, że wiecie, że będziecie ignorować te emocje i myśleć tylko, wiecie, opierać wszystko zupełnie na faktach, na chłodno i tak dalej, że jakby większy balans złapiecie. Że wcześniej to było takie, wiecie, topienie się aż w tych emocjach, w tych trudnych emocjach. A teraz to będzie tak bardziej na zasadzie równowagi. Tak, że umiem słuchać tego, co czuję, ale nie tonę w tym. Że umiem też to przeanalizować, umiem sobie poradzić ze swoimi odczuciami, umiem ich słuchać i wykorzystywać, ale nie na takiej zasadzie, że mnie to w zupełności pochłania i nie jestem w stanie nawet logicznie myśleć. Więc czuję tutaj taki balans, takie bardziej stabilne jakby stąpanie po ziemi. Takie twarde stąpanie po ziemi. I odnośnie osób, do związku może to też pasuje, ale bardziej mi się z pracą skojarzyło, odnośnie osób, które rzeczywiście będą teraz zmieniać pracę, to mam takie poczucie, że może praca, którą wcześniej mieliście, macie może jeszcze do tej pory, sama w sobie była ok, ale może atmosfera była bardzo niefajna. I ciężko jest pracować optymalnie, produktywnie w takich warunkach, gdzie jest jakiś szef, który się znęca nad osobami, gdzie są jakieś inne osoby, które plotkują, gdzie jest taka, wiecie, niemiła atmosfera. Po prostu jesteśmy zestresowani, nie jesteśmy w stanie, właśnie te emocje jakby nas przeciążają, nie jesteśmy w stanie jakby trzeźwo myśleć, tak? Wykorzystać tego swojego potencjału, tej wiedzy, którą mamy, doświadczenia, które mamy ze względu na to, że te emocje są takie przytłaczające. Więc mam takie poczucie, że osoby zmieniające pracę w tej nowej pracy będziecie mogli właśnie odetchnąć i to też przełoży się na waszą jakby produktywność, na jakość waszej pracy, na to, jaką satysfakcję wy też z tej pracy będziecie mieli, bo będziecie mogli się bardziej wykazać, po prostu robić to, w czym jesteście dobrzy, a nie siedzieć i się stresować przez 8 godzin, tak, i zastanawiać, co kto powie, czy ktoś was znowu skrytykuje, kto o was coś powie i tak dalej. Ok, zobaczmy z karty emocji. Karta radość, zdecydowanie. Z tym słońcem tutaj. Karta ból. Triumf. Tu widzę jak taki triumf nad tym bólem. Takie wzniesienie się ponad to trudne, czego doświadczaliście. Karta podziw. Więc też takie taka większa dojrzałość, właśnie to takie twardo stąpająca osoba po ziemi. Tak, że będziecie w stanie czuć się też bardziej dojrzale, tak? No bo ktoś, kto doświadcza dużo trudnych emocji, no to trochę jak takie dziecko pod kątem emocjonalnym, tak? Osoba niedojrzała emocjonalnie. Czy w sensie, że osoby niedojrzałe emocjonalnie tak się zachowują, no ale rzeczywiście nawet jak ktoś jest dojrzały emocjonalnie, to pojawiają się takie sytuacje w naszym życiu, kiedy po prostu trudno jest się dojrzale zachowywać. A tutaj czuję właśnie tą zmianę, że dzięki tej zmianie też łatwiej wam będzie zachować się jak po prostu dojrzała osoba, decydować o sobie, podejmować dojrzałe, odpowiedzialne decyzje. Karta nienawiść. One się tutaj tak fajnie ustawiają, tak? Ta karta diabeł z bólem, z tą nienawiścią, takie czerwone. I karta rozczarowanie do kompletu. I tutaj mamy kartę wdzięczność. No, myślę, że to już po prostu, to rozczarowanie też tutaj było jakby w komplecie. Zwłaszcza jak ktoś pierwszą grupę oglądał, to tam było więcej o tym, jak te nasze rozczarowania blokują nas przed jakimiś decyzjami. A tutaj to może być w takim kontekście, że może zaczniecie też zauważać to, jak sami siebie blokujecie, jak sami siebie powstrzymujecie z obawy przed jakimś niepowodzeniem.
I to może Was też zmotywować do takiego działania, do wzięcia w końcu swojego życia w swoje ręce, że kurczę, no nie, ktoś nie będzie decydował za mnie, nie będzie jakiś szef za mnie decydował, nie będzie nawet moja przeszłość za mnie decydowała, czy ten były tym, że wtedy mnie tak potraktował, to już wystarczy, tak? Nie będę pozwalała, żeby teraz, te kilka lat później, jeszcze to, co on mi zrobił wtedy, hamowało mnie przed tym, żebym teraz miała szczęśliwe życie, czy żebym miał szczęśliwe życie. Więc to tak trochę widzę i tutaj mamy właśnie tą kartę wdzięczność, czyli bardziej taka... to widzę jako taka energia, wasza wewnętrzna energia, jak wy się sami ze sobą będziecie czuli, tacy bardziej przyjaźnie nastawieni do samego siebie, że będziecie żyli bardziej w zgodzie ze sobą, bardziej właśnie słuchając siebie i swoich emocji, tego wewnętrznego głosu, na takiej zasadzie jakby partnerstwa, równowagi wewnętrznej, takiej harmonii wewnętrznej, a nie na zasadzie szarpania się ze sobą. Okay. Zobaczmy w takim razie jakąś kartę porady dla Was. Co tutaj mamy? Oczekiwania. Nie szukaj niczyjego jakby potwierdzenia, czy nie szukaj potwierdzenia u nikogo. No właśnie, czyli że sami decydujecie po prostu o sobie, jeżeli tutaj też jest taka wróżka ze skrzydełkami, tak jak tutaj mówiłam na tej pierwszej karcie, jeżeli czekacie jeszcze, aż ktoś da Wam zielone światło, to mam takie poczucie, że po prostu nie czekajcie, że to jest Wasze życie, że to Wy decydujecie o tym, co robicie, kiedy robicie, na co się decydujecie, co decydujecie się zostawić za sobą, jakie sytuacje już chcecie, wiecie, olać, odciąć się, przestać już pozwalać, żeby to na Was wpłynęło, jakie sytuacje chcecie w swoim życiu zbudować, zaprosić, stworzyć. Więc tak to widzę, że już nie ma sensu czekać na żaden kolejny znak od wszechświata, na żaden sygnał, że ten sygnał wychodzi po prostu od Was, tak? Nie potrzebujecie niczyjego pozwolenia. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Przypominam o Instagramie. Zapraszam Was serdecznie na moje konto. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała Rodonit i kartę Wiatr przynosi zmiany. Okej, ciekawe. Już było dzisiaj w pierwszej, w drugiej grupie o zmianach. Ciekawa jestem, co się tutaj pojawi za energia. No to przynosi zmiany. Dobra, zobaczmy na początek ogólną Waszą energię, jakie macie samopoczucie, przez co teraz przechodzicie. Okej, karta kochankowie. Karta głupiec. Karta cesarzowa. Karta cesarzowa i dalej karta papież. Okej, więc tutaj czuję mocno, że to jest taka energia. Czekajcie, tylko ta trochę przesunę. Tutaj raz nie powyłączała w trakcie. Dobra. Więc tak, z tą cesarzową tutaj, z tymi wszystkimi kartami, mam takie poczucie, że to jest dla Was taki okres, gdzie przestajecie koncentrować się na innych. Może dla wielu z Was, patrząc tutaj na tą kartę, zakończył się jakiś związek Wasz, albo może byliście w takim związku, wiecie, to skomplikowane, w jakimś zawieszonym związku, w którym czekaliście na kogoś i się nie doczekaliście. I tak jakby te zmiany, które wiatr przynosi, ten powiew takiej świeżości, te zmiany, które do Was przywieje, to jest zmiana pod kątem tego, że przestaniecie oglądać się na innych, że przestaniecie jakby dostosowywać się do innych, albo patrzeć na to, jakie potrzeby kogoś możecie zaspokoić, albo jaka mamy być, żeby komuś się spodobać. I tak jak mówię, dla wielu z Was może tutaj chodzić o takie osoby w kontekście partner czy partnerka, ale dla wielu z Was może to być na taką szerszą skalę.
różnych innych znajomych, członków rodziny, osób w pracy, szefa, tak, i nie wiem, innych nawet ludzi na jakichś mediach społecznościowych. Czasami to wiecie, nawet nie jacyś znajomi są, a osoby, które gdzieś tam nas oglądają i się przejmujemy tym, co sobie pomyślą, tak, jakieś obce osoby. Więc tak jakby to była taka zmiana, która sprawi, że zadbacie bardziej o siebie, o to, żebym ja się dobrze czuła, czy ja się dobrze czuł ze sobą, co dla mnie jest ważne, co mi sprawia przyjemność, czego ja teraz potrzebuję, a nie takie dostosowywanie się do kogoś innego i zaspokojanie jakichś potrzeb innych osób. Ok, karta umiarkowanie dalej. Rycerz kielichów. I no właśnie. I królowa kielichów. To się od razu skojarzyło z takim. Tutaj rycerz kielichów, jakaś kolejna randka, jakiś kolejny tam amant, czy jak to się mówi, adorator. O nie, dziękuję. Ja tu mam teraz inne priorytety. Na takiej zasadzie to poczułam. Że może sobie przynosić kwiaty, może robić co chce, stawać na głowie. Na razie mnie to nie interesuje, tak? Bo już się przejechałam na kilku takich, albo na jednym, ale porządnie. I na razie mam to gdzieś. Na razie chcę się skupić na sobie. Na razie ja teraz jestem dla siebie ważna albo ważny. No właśnie, dziewiątka mieczy. Dokładnie. Dziesiątka buła. A z kielichów. Dokładnie tak. Może część z Was, tutaj dla części z Was jakieś rozstanie było spowodowane, jakby wynikiem jakiegoś rozstania była przeprowadzka, tak? Że może się z kimś rozstaliście, musieliście się wyprowadzić, przeprowadzić, albo może prawie się przeprowadziliście gdzieś na jakiś, nie wiem, drugi koniec świata dla kogoś i się okazało, że no sorry, ta osoba ma może kogoś innego, nie? Albo w ogóle nie jest Wami zainteresowana. Niestety takie historie słyszałam, przykro mi, że takie coś się w ogóle zdarza, no ale czasami tak jest. W każdym razie to, co teraz widzę i już wcześniej nawet właśnie to poczułam, jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, że teraz jest dla Was czas, okej, zająć się sobą, zadbać o siebie, ale po części też chodzi o to, żeby po prostu uzdrowić swoje złamane serce, żeby dać sobie czas, żeby się poskładać, żeby odzyskać może też swoją tożsamość, odzyskać, odbudować po prostu siebie, na nowo poczuć się dobrze w swojej skórze, ze sobą samym, czy ze sobą samą. No i właśnie uzdrowić to, gdzie ktoś Was zranił, może raz, może wiele razy w ciągu życia. Karta kochankowie, siódemka kielichów i paź buła. I mam takie poczucie, że dla Was tutaj też mamy cesarzową, że dla Was mogło być tak, że w momencie, w którym wchodziliście w jakiś związek, w jakąś relację, to ta druga osoba, czy w ogóle może nie wchodziliście jeszcze w związek, ale poznawaliście kogoś, że ta druga osoba od razu stawała się dla Was bardzo, bardzo ważna i od razu tą osobę stawialiście na, jak wiecie, priorytet, na piedestale. I tak jakby zatracaliście też siebie w tej nowej osobie, tak, w tym związku. I często może to też wiązało się z jakimiś stratami dla Was. Słyszałam często takie historie, że no jak jestem sama, to jest mi dobrze i świetnie zarabiam, wszystko mi dobrze idzie, a jak tylko wchodzę w jakiś związek, to od razu, nie wiem, tracę pieniądze, tracę pracę, podupadam na zdrowiu i tak dalej. No i czasami tak jest, jak ktoś się mocno, mocno, mocno przywiązuje do kogoś, to po prostu energetycznie bierze, zupełnie nieświadomie, bierze na siebie ciężary jakby tej drugiej osoby, tak? Z miłości do tej osoby próbuję ją jakby odciążyć z tych problemów, które ta osoba ma. Tylko no to jest właśnie takie, to tak działa na takiej zasadzie, że nam jest gorzej, ale prawda jest taka, że tej drugiej osobie się jakoś dużo bardziej nie poprawia. Albo może poprawia jakby powierzchownie, ale do tego stopnia, że w momencie, w którym
my się odwrócimy, to ta osoba też to straci. Wszystko, co jakby dzięki naszym poświęceniom zyskała. Więc to nie jest takie, wiecie, trwałe. Naprawdę jest taka, że no każdy powinien odpowiadać za siebie, tak? Ja za siebie, ty za siebie. Jeżeli rzeczywiście macie taki, to się nazywa taki styl przywiązania, tak? Macie taki styl przywiązania, macie takie zachowania, takie schematy zachowywania się, wchodząc w bliskie relacje, to rzeczywiście jest ważne jest dla was, żebyście mieli w swoim życiu taki okres, w który wchodzicie teraz, tak? Wprowadzili na jakiś czas właśnie takie zmiany, jakie wprowadzacie teraz, albo jakie do was idą, żeby rzeczywiście dać sobie czas na zauważenie tych schematów, na uświadomienie sobie tych schematów i na zbudowanie może zdrowszych, tak? Zdrowszych, no w takim kontekście takich, które nie będą sprawiały, że wy cierpicie. Tak? Żeby wchodzenie w związki było dla was radością, przyjemnością, a nie cierpieniem i stratami, jakimś wielkim poświęceniem. Więc czuję, że potrzebujecie teraz tego okresu do tego, żeby rzeczywiście by uwolnić się z tych starych schematów, uwolnić się z tego, w jaki sposób to u was działało i też uwolnić się właśnie z tego złamanego serca, z tych rozczarowań. Trochę mam takie, patrząc na te karty, takie poczucie właśnie jakby też wchodząc w jakiś związek, czy dla was to mógł nawet nie być właśnie związek, to mogło być na takiej zasadzie, że ktoś wam się mocno zaczął spodobać, poszliście na 3 randki, już się angażowaliście w to, mimo że to, wiecie, nie było jeszcze, może dla tej drugiej osoby, w sensie może dla was właśnie było bardzo coś ważnego, poważnego, a dla tej drugiej strony może nie. Ale tak jakby to było jednocześnie dla was takim trochę emocjonalnym więzieniem. Tak jakbyście wpadali, jak wiecie, w taką studnię, w jakąś nową, kolejną osobę i kolejną, albo jakąś jedną może tylko dla was. Ale często wiem, że takie schematy się po prostu pojawiają jakby cyklicznie. Jak ktoś tak ma, no to więcej takich przypadków w ciągu życia doświadcza. I no właśnie, jakby to była taka studnia, takie więzienie i tak jakbyście potrzebowali właśnie teraz tego czasu, żeby się z tego wygrzebać, z każdego tego doświadczenia po kolei, odzyskać trochę taką wolność i stać się taką bardziej, no powiedzmy, niezależną jednostką, dojrzałą jednostką. I oczywiście nie chodzi o to, że zawsze całe życie tak będziecie teraz, że już zawsze będziesz niezależny czy niezależna i nigdy z nikim nie będziesz, tylko za siebie będziesz odpowiadać, bo to też nie jest sensem życia, to nie o to w życiu chodzi. No po to jest tyle ludzi na świecie, żebyśmy mogli być razem w związkach, żebyśmy mogli czerpać z tych innych, od tych innych osób, wymieniać się, tak? Czerpać radość, przyjemność i być razem. No ale są właśnie takie etapy, gdzie no, potrzebujemy skupić się bardziej na sobie, tak? Okresowo. Przez, nie wiem, kilka miesięcy, kilka lat dla niektórych osób. I no i właśnie mam takie poczucie, że u was tak jest, że teraz wchodzicie w taki etap, gdzie ważne jest dla was to zadbanie o siebie. Okej, okay, zobaczmy z karty emocji jeszcze, co tutaj mamy. Misiek słodko śpi, Boże. Cici. Dobra, zobaczmy, sorry. Zobaczmy z karty emocji. Karta niepewność, przygnębienie, osamotnienie. I zobaczcie, możecie, może powiedziałam przed chwilą, że może kilka lat wam to zająć, więc to może was trochę przeraziło, że Jezu, kilka lat, ja tutaj chcę się w 3 miesiące ogarnąć, pójść na jedne warsztaty i już to odhaczyć i już być szczęśliwy, szczęśliwa. No, mam nadzieję, że tak będzie w waszym przypadku, ale z doświadczenia swojego i wielu innych osób wiem, że to trochę dłużej zajmuje i to was mogło tutaj trochę przerazić i przygnębić. Ale popatrzcie też z drugiej strony na to, czy jeżeli zostawicie swoje życie takie, jakie jest teraz, nie zmieniając nic, nie decydując się na taki dłuższy okres zmian i pracy nad sobą, czy naprawdę widzicie szansę, że zostając w tym momencie swojego życia, w jakim jesteście, jakby w tym takim stanie,
emocjonalnym, z tą wiedzą, którą macie, z tym spojrzeniem, które macie na siebie i na świat, jesteście w stanie osiągnąć to, czego tak naprawdę chcecie? Czy jakby zostanie w tym, jak to wasze życie teraz wygląda, nie sprawia, że jesteście samotni? Nie sprawia, że cierpicie? Bo często jest tak, że boimy się tej pracy nad sobą, boimy się tego, że coś za długo trwa. No, prawda jest taka, że jeżeli tego nie zrobimy i nie przejdziemy przez ten etap zmian, no to alternatywą jest co? Alternatywą jest to, że do końca życia będziemy mieli tak, jak mamy. Ewentualnie możemy liczyć na to, że kiedyś będzie lepiej. Ale niewiele z tego liczenia wychodzi. Więc taka, no, ta praca nad sobą, te zmiany, to ta przestrzeń dla siebie, ten czas, żeby spojrzeć na siebie inaczej, żeby popracować nad sobą, żeby poprzyglądać się sobie, swoim mechanizmom, jakimś swoim przekonaniom, swoim uczuciom, swoim potrzebom w inny sposób niż do tej pory, to jest mega potrzebne i to bardzo dużo zmienia. Pożądanie, duma i karta wstręt, więc okej, okay, widzę, że chcecie, ale trochę się jeszcze boicie, ale no, nic złego w tym nie ma i karta satysfakcja, więc jestem pewna, że na dobre wam to wyjdzie, zobaczycie, że wam się spodoba. Co chciałam jeszcze tutaj dodać, że to normalne, że się trochę czegoś boimy, zawsze jak jest jakaś zmiana, no to pojawia się w nas taki lęk przed nieznanym, więc to też nie chodzi o to, żeby tego lęku nie mieć. Nie chodzi o to, żeby nie bać się niczego i iść, wiecie, jak burza przez życie. No bo, no wiecie, odwaga to jest jakby pokonywanie tego strachu w nas, a nie to, że tego strachu nie mamy. Czyli takie działanie pomimo strachu w takim sensie, a nie, że czekanie, aż pokonamy ten strach na zasadzie, że go zdusimy i go nie będziemy czuli. To jest normalne, że po prostu to czujemy, ale działam pomimo tego, że się boję, tak? Boję się i robię. Bój się i rób. Popularne takie zdanie. Nie, od niedawna. Okej. Okay. Zobaczmy jakąś kartę porady dla was. Wyskoczyła nam karta. Karta wieża. Odłącz się i zrelaksuj. Okej, okay, więc takie mam poczucie, tak jest podpisana karta, tak? To, co przeczytałam, ale patrząc na tą kartę w kontekście tego, co tutaj mówiłam, mam właśnie takie poczucie, że przed chwilą mówiłam, tak? Żeby spojrzeć na siebie, na swoje życie, na swoje potrzeby, na swoje emocje z innej perspektywy. I zobaczcie, to jest to. Sorki, skacze ta karta. Sorry, Misia, przepraszam. To jest właśnie to, żeby odłączyć się od tego, co jest teraz, odłączyć się od tego starego, odłączyć się od tego, jak wasze życie wyglądało do tej pory, odłączyć się od tego, jak się zachowywaliście do tej pory w związkach, w relacjach z innymi osobami, jak samych siebie traktowaliście do tej pory, odłączyć się od tego i spojrzeć na to z innej perspektywy, spróbować inaczej. A to jest coś, co trwa, bo nie jest łatwo. No, zobaczcie, ile osób mówi sobie, że od poniedziałku nie palę, od poniedziałku zaczynam dietę, od poniedziałku idę na siłownię, czy niech będzie od jutra, tak? Nieważne, czy tam poniedziałek, czy od jakikolwiek dzień, czy rok, czy cokolwiek. I często to są takie, wiecie, na zasadzie, że próbujemy zmienić wszystko naraz w swoim życiu. Nie będę robić tego, tego, tego i tamtego, tak? Jakby odcinamy wszystko naraz i ciężko jest w tym po prostu wystać, bo często też nie dajemy sobie jakby nowych nawyków, nie dajemy sobie, nie mamy wypracowanego czegoś, co możemy robić w zamian, więc często to, wiecie, przez tydzień, dwa może jeszcze się udaje, przez miesiąc, jak ktoś jest bardziej wytrwały, ale później po prostu wracamy automatycznie do tych starych nawyków, do tych starych schematów i dlatego to zajmuje tak dużo czasu, bo żeby naprawdę coś zmienić, to trzeba iść, wiecie, krok po kroczku i robić małe zmiany, ale wytrwale. Tak? Może zmienić, wiecie, zamiast całej diety
jakieś głodówki długotrwałe wprowadzać, czy nie wiadomo co, jakąś zupełnie nową dietę wprowadzać, której nigdy wcześniej nie próbowaliście. Zmienić jakąś małą rzecz, tak? Jakiś zamiennik czegoś, nie wiem, owoce zamiast czekolady, czy zamiast słodyczy, tego typu rzeczy. Jakiś jeden element powoli, powoli, powoli wymieniać, aż staniemy się tą osobą, którą chcemy być w całości. Więc no, to taki przykład, ale no, głównie jako ta porada, żeby to, żeby po prostu zacząć nie od razu wszystko zmieniać i od razu stawać się nową osobą, tylko po prostu zacząć przyglądać się sobie bardziej i zacząć podejmować trochę inne decyzje, tak? Decydować się na inne rzeczy, zachowywać się w inne rzeczy, uświadamiać sobie pewne rzeczy. Okej. Okay. Żebym już się nie zaczynała powtarzać. Okej, okay, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Przypominam o moim koncie na Instagramie. Zapraszam Was serdecznie. Pozdrawiam i do usłyszenia niedługo.